Brudnica w Wielkopolsce. Pogoda dopisuje, mamy 18 października. Dzięki temu możemy zobaczyć w pełnej krasie opryskiwacz Pantera. Pantera stoi za nami. Proszę nam co nieco powiedzieć o tym opryskiwaczu. Jakie są jego największe walory, największe zalety? Największe zalety to układ jezdny zapewne, czyli coś, co jest bardzo istotne dla spokojnej pracy belki. Specjalne rozwiązanie i z tego układu jezdnego niewiele przenosi się na belkę polową, a o to chodzi w precyzyjnym opryskiwaniu, żeby ta belka polowa pracowała bardzo spokojnie. Ile takich opryskiwaczy jest w Polsce? Według mojego szacunku, bo to niekoniecznie jest to, co ja mam możliwość rejestrowania, czyli maszyny sprzedane jako nowe, bo wiele maszyn tych spłynęło na polski rynek jako maszyny używane, również protoplaści Pantery, czyli maszyny samojezdne, jeżeli chodzi o opryskiwacze, również ileś opryskiwaczy samojezdnych, które były poprzednikami Pantery, pracuje na rynku polskim, ale około 100 maszyn tego typu jest w rękach użytkowników. Proszę nam również powiedzieć o tym, z jaką prędkością w ogóle taką maszyną można się poruszać. No to są jakby dwie rzeczy, trzeba to rozdzielić, bo transport i praca to są dwie różne rzeczy. W transporcie do 50 km na godzinę jest to maszyna dopuszczona do tego typu prędkości. Tu jest głównym ograniczeniem układ hamulcowy. Ma odpowiedni układ hamulcowy, który pozwala z pełnym zbiornikiem jechać po drogach do 50 km na godzinę. I w transporcie, natomiast jeżeli chodzi o pracę na polu, jest ograniczenie i to jest automatycznie przez elektronikę rozłączane do 20 km na godzinę. Nie można przekroczyć prędkości 20 km na godzinę. Żeby również to, co było bardzo istotnym elementem, czyli spokojna praca belki, żeby to nie wpływało na jakość oprysku. Jeżeli chodzi o szerokość belki, to jest to w zależności od klienta, wyboru klienta, możliwe od 21 metrów do 40 metrów. W tej chwili jedyna pojemność taka użytkowa zbiornika głównego to jest 4,5 tysiąca litrów. Maszyna jest napędzana silnikiem firmy Deutz o mocy 218 koni mechanicznych. Regulowana wysokość odprysku od 0,5 metra do 2,5 metra. Za pomocą specjalnego modułu można tę wysokość zwiększyć o 80 cm. Kabina z sieczkarni polowej firmy Klas, czyli tam, gdzie jest bardzo dużo hałasu i to jest rzeczywiście bardzo wyciszone. Jest to kabina klimatyzowana, odpowiednio szczelna, bo to są przepisy, które mówią, jaka musi być szczelność kabiny ze względu na ochronę operatora, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin. Także te wszystkie parametry muszą być przez tego typu kabinę spełnione i są one spełnione. Jeżeli chodzi o samą obsługę tego opryskiwacza, taktycznie tam, gdzie niektórzy oferują to jako opcja, ta maszyna posiada to wszystko w wyposażeniu seryjnym. Także operator jest bardzo odciążony, jeżeli chodzi o obsługę oprysku. W czasie pracy ma się skupić na tym, żeby prosto jechać, a jeżeli ta maszyna ma opcję automatycznego kierowania, bo taka również może być, wykorzystują sygnał GPS-u, precyzyjny sygnał GPS-u, to operator praktycznie, można by powiedzieć, jest niemalże zbędny. A do jakich gospodarstw przede wszystkim jest adresowany ten sprzęt? W związku z tym, że to jest maszyna nie tania, bym powiedział droga, jest to oferowane dla gospodarstw dużych, tam gdzie jest na przykład również siane dużo kukurydzy czy rzepaku ze względu na jej prześwit, czyli nieniszczenie maszyn, kiedy trzeba wjechać w uprawę w późnej fazie rozwoju roślin. No i oczywiście również jest to maszyna, która jest oferowana i wykorzystywana przez usługodawców. Z nami jest operator Pantery. Proszę nam powiedzieć, jak się pracuje Panterą? No, maszyna jest bardzo wygodna, przyjazna dla operatora. No, mamy wszystko pod ręką. No, panel sterujący od opryskiwacza, którym sterujemy całą maszyną, opryskiem, wielofunkcyjny joystick, którym zmieniamy kierunek jazdy, rozkładamy maszynę, podnosimy. Dla jakich gospodarstw Pana zdaniem ten sprzęt jest adresowany? Gdzie się sprawdzi najlepiej, najbardziej? No, na pewno na jakichś górzystych terenach. No i dedykowane raczej takie średnie i większe gospodarstwa.